A w dzisiejszym odcinku Nocta Macro Invenio Pro, czyli urządzenie, które służy do obrazowania 3D tego, co znajdziemy, czyli podaje wielkość, głębokość oczywiście, to są takie szacowane, przybliżone wartości, rodzaj materiału w postaci ID, czyli koloru na wykresie 3D i przede wszystkim kształt. To jest urządzenie dla dużych przedmiotów, do dużych depozytów, do dużych rzeczy, ewentualnie do badań archeologicznych, do dokumentacji terenu. Pokazuje małe rzeczy oczywiście także, pokażę Wam monetę w postaci, nie wiem, małej plamki czy krążka, ale pokażę też podłużny przedmiot. Jeśli to będzie lufa karabinu, to będziecie wiedzieli, że to jest lufa karabinu. Jeśli to będzie jakiś większy przedmiot, to po kształcie będziecie mogli dojść do tego, co to jest. Także tutaj jest o tyle to ciekawie rozwiązane. Jest kamera, jest jakby dalmierz, czujnik, który po prostu pomaga w obrazowaniu. Mamy małą sondę dzisiaj. Będziemy obrazować dzisiaj mniejsze rzeczy, bo poprzednio mieliśmy też z małymi rzeczami do czynienia, ale zupełnie małymi. Myślę, że tutaj z Andrzejem żeśmy robili, też jesteśmy z Mariuszem. Te rzeczy były za małe. Fajnie to wyszło, możecie na kanale obejrzeć film z poprzednich, ponad roku chyba nawet, albo jeszcze jak nie dalej, naszych zabaw z tym urządzeniem. A dzisiaj chcemy po prostu zobaczyć, jak to będzie obrazowało inne przedmioty. Mamy ciekawe rzeczy, nie zdradzam tajemnicy, jak będziecie oglądali, to zobaczycie, jak to wygląda. Także myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Zapraszam do oglądania i działamy z tym sprzętem. Oczywiście wybieram program podstawowy, nie będziemy się tutaj specjalnie bawili. Skalibruję, w tej chwili skalibruję sensor optyczny w tym urządzeniu. Polega to na tym, że trzeba urządzenie postawić po prostu w takiej pozycji, żeby się nie przesuwało. Najlepiej oprzeć o coś. Naciskamy na kalibrację. Ewentualnie będziemy musieli zmniejszyć czułość. No i kalibracja do gruntu. Nie widzę, żeby tutaj coś było w tym gruncie. Próbujemy skalibrować, zobaczymy, czy się będzie chciał skalibrować. Jak nie, to zostawimy go na 90. To jest w tej chwili zupełnie bez znaczenia. Ok, zostawiamy w ten sposób, jest na 90. Nie będziemy ruszać. Zobaczcie, już sensor jest skalibrowany w tym momencie. Możemy przemiatać sondą i ona zaznacza taki obszar, który nas interesuje. Nie ma tu żadnych przedmiotów metalowych. Będziemy kładli rzeczy na powierzchni, bo no, nie będziemy ich zakopywać. Nie chodzi o głębokość, to jest urządzenie VLF, więc jakby osiągi tutaj są tak jak zwykłych wykrywaczach. Tu nie walczymy o osiągi, tylko walczymy bardziej o obrazowanie. Chcemy zobaczyć, jak to obrazowanie się przydaje po prostu przy poszukiwaniach. Czyli jednak będziesz zakopywał. No dobra. No bardziej, tak jak powiedziałem, chodzi nam o obrazowanie w tej chwili niż o osiągi urządzenia. No tak jak mówię, no to jest urządzenie VLF, tutaj nikt nie oczekuje cudów. No osiągi są znane, no, mniej więcej puszka na 1,20 m w takich zwykłych wykrywaczach, czy 80 cm w piaskowej, takiej zwykłej, nietrudnej glebie. Więc tutaj nie ma jakby specjalnych przewag to urządzenie, jeśli chodzi o głębokość, o tym trzeba pamiętać. Natomiast są do tego urządzenia, zobaczcie, mamy małą sondę. Są dodane duże sondy i spokojnie możecie na 15-calowej sondzie działać, albo większej. Także tutaj w zestawie Pro taka sonda duża się znajduje. I taka sonda umożliwia szukanie już większych rzeczy. No oczywiście duża sonda to też jest duży kłopot, zbieranie większej ilości zakłóceń. I w przypadku miejsca zaśmieconego taka sonda nie będzie dobrym rozwiązaniem. Duży sygnał. Kolor 83. Ok, no i teraz skanowanie, następny etap. No i skanuj. Ok, niezbyt dokładnie. Dobra, powtórzę. Dobra, powtórz jeszcze raz. Patrz na ekran, w razie czego. To jest kluczową rzeczą, żeby jak najbardziej ten szary sygnał wiodący był poza przedmiotem. Żeby poprawić obrazowanie. Wolniej. Ok. No dobra, zostaw teraz. Może tak być, to były dwie dziury po drodze w wykresie, ale zobaczmy, czy to zobrazuje dobrze. Jeśli mamy taki kształt, to w tej chwili mamy 100% pewność, że to jest obiekt, który jest pudełkiem, albo rurą, albo pociskiem, albo czymś pustym w środku. Taki typowy efekt halo. I w przypadku takich pustych przedmiotów
to idealnie działa. Także tutaj taka informacja, no to jest informacja pewna, że mamy do czynienia z czymś takim. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ci idzie, bo dobrze zaznaczasz. Dobra. Puścić? Tak. No. Idealnie. Super to działa. To jest fajne. No tutaj ewidentnie. Tu ewidentnie on obraca. Ale możemy sobie teraz progi zmienić. Filtry, tak. Zobaczmy jak to wpłynie na obraz. Poczekaj, jestem na dwójkę, na przykład wrócimy. Tak. Dobra, a ustawmy to na back. No, ewidentnie. No to trochę dziur było, mniej dokładnie przemiatałeś, ale zobaczymy jak on to... Nie no super, masz trzy obiekty. Ewidentnie. Ewidentnie, rewelacja. Nawet nie ma co. To oczywiście można go tam filtrami dopracować jeszcze. Czekaj, ja sobie zrobię back, przekręcę teraz te obiekty. Skończę przetwarzać dane. Bo tu mamy, zobaczcie, macie wielkość sygnału, czyli rozmiary. Głębokość to wiadomo, że to na ziemi leży, bo nie zakopujemy, bo brak czasu. Ale tu mamy całą sygnaturę tego, oczywiście można sobie to jeszcze sobie to wziąć i... O, i masz ID do każdego i rozmiar podany, 17 cm pokazuje, no to trochę tam zaniżył, to wiadomo, ale możesz na każdym obiekcie 26 cm, ten lepiej pokazuje na przykład, ID 22-24, czyli okolica żelaza. No to przy dużych obiektach rzeczywiście jakiś miecz, takie rzeczy, kule, jakaś armatnia, jakieś takie większe artefakty, to tak, no przy małych, drobnych pewnie śmieciach to będzie się to mściło po prostu i nie będzie to. A tutaj jest jeszcze pokazany zakres przemiatania i precyzja po prostu tego samego przemiatania, prawda, gdzie był początek, gdzie był koniec. Dobra, ja to zapiszę na dysku. Wolniej, bardziej precyzyjnie nakładaj. Myślę, że tu będzie problem z tym środkiem, że to plamę raczej zrobi, ale teraz zobaczycie jak wygląda element. No niby pokazuje, że środek jest pusty, ale to nie do końca moim zdaniem. No to typowo depozytowy sprzęt jest na duże po prostu, na duże rozmiary rzeczy. Dobra. Tutaj trochę była mucha ze środkiem. Zobaczymy. Mucha widzę jakaś mnie atakuje. Sio. Nie, no widać. Zobacz. Widać ewidentnie. Uwaga. Tam były trzy osoby. Jeszcze zróbmy jeden test. Nie, no ewidentnie widać, że jest taki kształt. To jest, wiesz, no chudna to nie będzie pokazywało. To wiadomo, że to nie będzie idealnie nigdy, ale to... Ale jest coś. To jest dużo moim zdaniem. Dobrze, tak jak teraz, okej. No zobaczymy, to jest bardzo skomplikowany kształt. Nie sądzę, żeby to się udało jakoś idealnie pokazać.
Ale jeśli chodzi o wymiarowanie, obrazowanie dużych rzeczy, to jest świetnie. Wiadomo, że tych małych rzeczy ze względu na wielkość sondy nie będzie też w stanie bardzo drobnych pokazywać. Myśmy zrobili testy na drobne rzeczy i tam parę rzeczy wyszło, ale nie ma co zakładać, że to będzie pokazywało, nie wiem, kształt rzeczy wielkości, nie wiem, zapalniczki. To nie do tego jest stworzone urządzenie. No to nie. Mówię, to wielkość sondy determinuje po prostu, bo tak samo. No tutaj, tu jest... Może i to wyrysuję, chociaż mam wątpliwości, bo to już jest bardzo, bardzo skomplikowany kształt. Bardziej płasko ma. Jest szansa, bo to wyrysowałeś to w tej chwili. Dobra, okej. To wyrysowałeś w tej chwili. Jest szansa, że to... No... Że idealnie. Zobaczmy, jak on przeliczy to, bo on na razie to przetwarza. No tutaj już gorzej niestety poszło. To już gorzej poszło. Przy tak skomplikowanym kształcie on sobie nie do końca z tym poradził. Można zacząć jakieś... Czekaj, nie. Ale to, bo masz tu filtry, więc no. Możemy zejść do pierwszego filtra. O! No jest. Zeszliśmy do pierwszego filtra. I proszę, tak to wygląda, a to jest kształt, nie? Ja jeszcze tutaj wejdę w 3D. No, nie, to już nie jest też jak ta... No to już jest zbyt złożony kształt, moim zdaniem, na wielkość sondy, żeby to tak dokładnie pokazało. Wiesz co jeszcze? Nie bierzemy pod uwagę... Najścia na obiekt? Tak. Zrobiliśmy to w jednym razie, powinniśmy teraz to zrobić, bo... Tak, to jest słuszna uwaga, bo to też ma... 100% ma znaczenie, poza tym buty wchodzą w kamerę. O, dobrze. I teraz zrobimy najście inne. Tak, no dobra, to zrobię. Teraz po skosie wszedłeś na obiekt, ale moim zdaniem... Teraz moim zdaniem dobrze wyrysuję, będzie zbliżony, no bo... Wydaje mi się, to że... to może mieć znaczenie. Już widzę, że jest kształt jest zbliżony. No nie, no jest H, ewidentnie. No. A teraz wejdę od tej strony z przodu. Ewidentnie jest H. Pokaż. Pokażmy. Teraz od tej strony. Czyli spokojnie dało radę. Poczekaj chwilę. Ja zaraz tylko sobie obrócę jeszcze wykres i zobaczę, jak to wygląda. Dobra. Dobra. Możesz. Jedziemy? Tak, możesz. Teraz nachodzisz już normalnie, tak? Postaram się, żeby buty. Już nawet po planie widać, że jest okej. Już wychodzi jakby zarys tego przedmiotu, tak, okej. Okay. Już wychodzi zarys tego przedmiotu w trakcie, jak ty wchodzisz, jest ta plama, już ma taki kształt ewidentny, nie? No nie wiem, wydaje mi się... No lepiej jest jakościowo. Trochę chyba lepiej. Lepiej jest jakościowo na pewno. Zobacz, raz... to już ewidentnie już jest obiekt. Jeszcze raz ułożymy tamte kształty. Zdaniem jest zbyt złożony, ale... Czekaj, czy prędkość to znaczenie? Też na pewno. Dobra. Dobra. W
poszło. To ostatni obiekt, jaki zrobimy do tego filmu. No, wydaje się teraz wstępnie, że to jest ok, nie? Zobaczymy, jak on to przeliczy, bo on też jakiś algorytm tutaj używa, które... No coś narysował, ale... A teraz zrobię dużo wolniej. No moim zdaniem... Poczekaj. Jeszcze sobie to obrócę. No moim zdaniem to przypomina, że tu się zlewa, ale zobacz. No jest. Ominął po prostu to... Ewidentnie, ale to myślę, Poczekaj chwilę. Teraz jak mamy taki wykres, to podejdę z tej strony, żeby dać mu na, szansę złapać tego zęba. Ja myślę, że on jest, ten ząb jest po prostu za wąsko tutaj. Zobaczymy. I on nie jest zobaczymy. W stanie, bo to nie masz takiej precyzji. Jak zajdę go od tej strony... Dobra, zobaczymy, czekaj, ja wyłączam. Wąsko będę ruszał. Dobra. Jedziemy? No możesz. Może ja za szybko też ruszam. Moim zdaniem to się tak nie zwizualizuje, bo to nie takiej dokładności to też nie ma, to też o tym trzeba pamiętać. Ale to już wiesz po nieregularności tych kształtów, że to jest rzecz, którą się warto zainteresować. Wyrysowuję ten kształt i to całkiem nawet nieźle, ale pytanie jak teraz to zwizualizuję przy przetwarzaniu, to jest pytanie podstawowe. Cofnij się trochę z sondą jeszcze. Wrzuciłem skan. Dobra, znaczy już ok. Trochę przerwę, że zrobił w innym miejscu w sygnale wiodącym. No nie widzę właśnie. Nie powinno, no tak, bo się powinno tego, no wstępnie to rzeczywiście jest ten kształt. No zobacz. Tak, to teraz wyrysowało. Mówię ci, ma znaczenie najście na przednią, dlatego tak, coś, super. No teraz to jest w ogóle... Czekaj, ale teraz ja mogę filtrami przejść, bo mam na najwyższym stopniu przetwarzania, a jak dojdę na przykład na jedynkę, zobacz, to jest nieprzetworzone, a powiedzmy na dwójce, a jeszcze mamy rozdzielczość. Pytanie, czy na przykład jakby zmniejszyć rozdzielczość... Nie jest to idealnie to samo, ale... Nie. No tutaj, to już widzisz nieregularność kształtu, która moim zdaniem będzie pomagać w identyfikacji. Też pamiętaj, że jak masz coś już de facto pod glebą, no to możesz sobie pozwolić, żeby przejść nad tym 5 czy 10 razy, no tak, żeby jak najwięcej informacji z tego zebrać. To jest... Coś, co cię interesuje. Czekaj, bo on teraz przetwarza. Ja mu trochę zmieniłem rozdzielczość, zobaczymy, czy to coś da, czy to nic nie da. No może trzeba zwiększyć na tak przykład. Tak naprawdę to tutaj na rogu widać to najbardziej tak, dokładnie. Tak, na nieprzetworzonym, bo to jest przetworzony sygnał w tej chwili. Bo tutaj jakiś dołożył sobie kończynek. Ale on przetwarza cały czas, Ale moim zdaniem to jest i tak ok, no. To jest i tak ok. Dobra, poczekaj, a teraz zwiększymy rozdzielczość na maksymalną. Trzeba mu dać chwilę, gdyż baterii nie mamy, będziemy musieli załadować. Dwójka chyba to jest maksymalna, czy nie? Nie, 2,6. Widzę, że podchodzi jeszcze. 3,4. Dobra, czyli 3,4 to jest... Nie, 4,4 jeszcze jest. No to teraz jak zrobiłem niską rozdzielczość, to się to porozpadało, wiesz? Czyli nie może być. Ta rozdzielczość widocznie jest dla wyższych rzeczy i dla dłuższych sygnałów. Nie wiadomo. Ale zobacz, teraz ten sygnał, zobacz, już jest kształt bardziej precyzyjny. Mhm. Zejdźmy trochę z tą na 3,4 na przykład rozdzielczością. Nie no, moim zdaniem to jest zadowalające. Trzeba się pamiętać o tym, że on się uczy cały czas. Moim zdaniem to jest zadowalający efekt, szczególnie na tej miniaturce po lewej stronie. Czekaj, ja teraz wyjdę na bek. No tutaj to jest ewidentnie ten obiekt. No. 4,4, dobra, 3,4 zostawiam, przejdę na górę. Okej. Okay. Dobra, on cały czas przetwarza, także to mu chwilę zajmie.
No i dobra, chwila podsumowania, bo takie testy były mocno terenowe. Tutaj żeśmy dokończyli przed firmą. To jest urządzenie, które jest idealne do archiwizacji stanowisk archeologicznych albo do szukania depozytów, jeżeli mamy jakiś duży sygnał do sprawdzania po prostu tego miejsca, jeżeli nie mamy na przykład pozwolenia na kopanie, albo do robienia po prostu dokumentacji, którą można gdzieś tam na dysku nagrać w postaci zdjęć ekranowych albo w postaci takich właśnie 3D zrzutów, gdzie mamy podane po prostu wymiary, głębokość, rodzaj materiału, kształt tego przedmiotu i to służy jakiejś tam dokumentacji dalszej, prawda, do przetwarzania danych przez, nie wiem, archeologów, przez jakąś instytucję. Myśmy robili badania pustych przestrzeni, prawda, w centrum miasta powojennych, żeby zobaczyć, czy starych piwnic gdzieś pod spotem, pod placem zabaw dla dzieci nie ma, kiedy wjadą ciężkie maszyny. Także to jest urządzenie, które gdzieś tam jakieś funkcje budowlane czy architektoniczne, archeologiczne będzie spełniało dodatkowo. Natomiast na pewno nie jest to urządzenie do szukania drobnych rzeczy. Można szukać drobnych rzeczy, wyłączając ten monitorek i tą całą sferę po prostu datalogera, prawda? Czyli rozpisywanie tego w postaci 3D i grafizowanie w postaci 3D, tylko nie o to chodzi. Do tego to urządzenie nie zostało stworzone. Także przy większych przedmiotach, tak jak mieliście tutaj próby, to się spełnia idealnie. Jeżeli macie na przykład pusty jakiś przedmiot, to też widać, że to jest rzecz z pustą przestrzenią w środku. Natomiast przy mniejszych rzeczach jest to kwestia wielkości sondy. Podejrzewam, że żeby maleńkie rzeczy bardzo precyzyjnie, idealnie po prostu grafizować, trzeba byłoby mieć maleńką sondę. Dochodzą też takie problemy jak jednolitość podłoża, o których mówiłem, czyli musi być nie może być zbyt jednolite podłoże, bo nie będzie ta kamera dobrze działała. Można sobie się posiłkować jakąś tekturą, którą pomarzymy tam i wtedy ten system lokalizacji ruchu będzie lepiej działał. Natomiast no najlepiej mieć jakiś taki teren, który nie jest jednolitą, niezróżnicowaną powierzchnią, to tylko o to chodzi. Także jeśli są jakieś pytania odnośnie Invenio, jeśli chcecie dokonać zakupu albo chcecie zapytać, zapraszam do salonu oraz na czat na omnitron.pl. Do usłyszenia, dziękuję.